Cześć kochani, z tej strony Jaga. Przychodzę do Was dzisiaj z historią nawiedzenia rodziny sokołów. W ich domu dochodziło do samoistnego przemieszczania się przedmiotów, które roztrzaskiwały się o ściany bądź z wielką siłą uderzały w ludzi. Słychać było postukiwania i głosy. Bezradna rodzina była zmuszona nosić w pomieszczeniach kaski motocyklowe, by chronić głowy przed obrażeniami. Wierzono, że 13-letnia Joasia Sokół posiada zdolności mediumiczne i to wokół niej skupiają się owe zjawiska. Wiara ta doprowadziła do porwania dziewczynki przez pewną rodzinę. Jej członkowie, matka i syn, byli przekonani, że po wykonaniu nielegalnej ekshumacji Asia obroni ich przed duchem, którego spokój zakłócili. Dodam, że w grę wchodziła kwota z rzędu kilkunastu tysięcy dolarów. Wieść o nawiedzonym domu rozniosła się po całej Polsce. W rozwikłanie zagadki nie z tego świata zaangażowano milicję, duchownych i parapsychologów. Czy tę zagadkę udało im się w końcu rozwiązać? Przekonajmy się wspólnie. Nasza dzisiejsza historia rozpoczyna się w styczniu 1983 roku w Sochaczewie. Mąż Hanny Sokół, Józef, zmarł dwa miesiące wcześniej na białaczkę szpikową. Pani Hania została sama z dwiema córkami, 13-letnią Joasią i 8-letnią Dorotą. Przestrzeń małego, bardziej niż skromnego domu dzieliły z babcią dziewczynek Marianną Świątkowską. Paranormalne manifestacje, jak to zwykle bywa w podobnych przypadkach, zaczęły się dość niewinnie. Od postukiwania w ścianę budynku od strony drogi. Początkowo sądzono, że za odgłosami stoją ludzie przechodzący nocą obok domu lub też awanturujący się miłośnicy napojów wysokoprocentowych. Postukiwania były irytujące, ale nie groźne. 2 stycznia manifestacje znów zaczęły się od uderzeń w ścianę. Tym razem były one głośniejsze i znacznie silniejsze. Z kuchennego kredensu przelegającego do ściany wypadły 3 szuflady. Niewidzialna ręka poprzewracała krzesła, wiaderka z wodą i węglem. 8 stycznia z kuchenki spadł czajnik. Tak równo leciał, że nawet woda się nie wylała, jakby ktoś go niósł. Ale nie za rączkę, bo rączka była cały czas przekręcona na bok. Wyjaśnia Joasia. Tego samego dnia domownicy, jedząc obiad przy kuchennym stole, znów byli świadkami, jak szuflady wylatują z kredensu. Wiadro z wodą uniosło się w powietrze i oblało dzieci. Dzień później sytuacja się powtórzyła. Do tego spadło lustro ze ściany, a właściwie nie spadło, tylko zostało ułożone na szklance leżącej na podłodze. Kilka dni później w domu zjawił się ksiądz i radiesteta z Warszawy, pan Andrzej T. Jeśli nie wiecie, to wyjaśnię, że radiesteta zajmuje się wykrywaniem promieniowania przy pomocy różdżki czy też wahadełka. Wykorzystuje je do wykrywania na przykład żył wodnych, złóż minerałów czy nawet chorób w ciele człowieka. Tak więc radiesteta przyjechał, zbadał teren i orzekł, że wszystko jest z nim w porządku. Duchowny zaś pobłogosławił dom i pomodlił się za spokój duszy zmarłego. Zjawiska nie ustały. 11 stycznia, kiedy nikogo nie było w domu, przedmioty znów poderwały się w powietrze. Zrezygnowani domownicy po powrocie uprzątnęli bałagan. Kilka miesięcy później, kiedy całą sprawą poltergeista z Sochaczewa zajęli się badacze zjawisk paranormalnych Lech Emfazy Stefański i dr Roman Bugaj, przeprowadzono pewien eksperyment. Miał on na celu potwierdzenie bądź zdementowanie teorii, iż owe postukiwanie jest dziełem ducha. Jeden z badaczy ustawił się pod ścianą w ręce dzierżąc duży kamień, a drugi wraz z domownikami znajdował się w domu. Po umówionym sygnale ten pierwszy zaczął bić kamieniem w ścianę najmocniej jak tylko potrafił. Obluzował nawet jedną z cegieł i pokruszył zaprawę. Jednak ci, którzy znajdowali się wewnątrz, ledwo go słyszeli. Domownicy zgodnie stwierdzili, że owe stukanie ducha było znacznie głośniejsze i pochodziło jakby z wnętrza ściany. Mało prawdopodobne jest to, aby rodzina Sokołów znała literaturę przedmiotu zajmującą się charakterystyką właśnie paranormalnych postukiwań. A mimo to opisali je bezbłędnie. Cechą wspólną owych dźwięków jest to, że są niemalże niemożliwe do naśladowania. Towarzyszy im bardzo specyficzny pogłos. Jak gdyby postukiwanie dobiegało z wnętrza przedmiotów, takich jak blat stołu, szafki, krzesła, czy jak w przypadku rodziny Sokołów, ściany. Wkrótce do zjawiska, które opisałam przed momentem, doszły inne manifestacje.
W domu rozlegały się tajemnicze głosy i szepty. Przedmioty codziennego użytku śmigały po pokojach z zawrotną prędkością, niejednokrotnie uderzając w niczego niespodziewających się domowników. Paranormalna energia szczególnie upodobała sobie 13-letnią Joannę Sokół, ale atakowała także jej siostrę Dorotę oraz ich babcię Mariannę Świątkowską. Początkowo starsza pani starała się ignorować tę natarczywą obecność, skłaniając się ku modlitwie i dewocyjnej ochronie. Kiedy sprawa trafiła do gazet, w artykułach podano dokładny adres domu Sokołów. Na napływ tłumu gapiów nie trzeba było długo czekać. Pani Marianna nie wytrzymała napięcia i wyprowadziła się do krewnych. 17 marca 1984 roku Ekspres Reporterów opublikował reportaż o nawiedzonym domu w Sochaczewie. A oto fragment wywiadu z panią Hanną, Joasią i Władziem. Przeklinać ten dom. No i różne rzeczy. Pokaż ducha. Bardzo dużo otrzymuję listów z całej Polski. Piszą do mnie ludzie w różny sposób, którzy chcą mi pomóc, żeby się zapytać. Nawet jedna pani opisała, bo ja nie wiedziałam, jak się do ducha odezwać. Ona mówi, że jak takie zjawiska będą się działy, to żebym odpowiedziała, wszelki duch Pana Boga chwali. Więc ten duch miał mi odpowiedzieć. Ja byłam, bo teraz się te zjawiska zaczynają dziać przy mnie. I ja spałam w nocy, to było wieczorem, chyba była godzina gdzieś po 23. Raptownie przewróciło się krzesło. Pomimo wielkiego lęku, ale byłam z dziećmi, sama z trojgiem dzieci, bo jeszcze tu nocował męża, brata, syn. To jest chłopczyk, który ma 14 lat, chodzi do 8 klasy. Jak to się stało, to ja, gdyby tych dzieci nie było, ja bym nie szukała drzwi, ja bym oknem uciekła, bo ja się tak tego bałam. Ja do drzwi to za daleko było iść, okno bliziutko, wersalka, to bym weszła w to okno i bym powybijała i uciekłabym tym oknem. Podniosłam to krzesło, strasznie się bałam. Postawiłam to krzesło drugi raz mi się przewraca. Więc ja sobie tak w myśli mówię, nie, no już do tego, to już za dużo, żeby to krzesło, ja mówię, dotąd będę się patrzeć, aż to krzesło się nie przewróci, więc to krzesło pod moim wzrokiem drży. No to był taki ułamek sekundy, że przykrywam, odkręciłam się, ale pół głowy i przykryłam dziecko kołdrą, to krzesło znów się przewróciło. Więc ja mówię, wszelki duch Pana Boga chwali, cisza, spokój, nikt się nie odzywa. Co to jest? No bardzo przewrażliwiona, bardzo, jakie tylko modlitwy jeszcze moja mama mnie uczyła, tak się modliłam, żegnałam się w myśli, bo bałam się wyjąć ręki spod kołdry, żeby się przeżegnać. To bałam się tej ręki unieść, tylko mi było widać oczy i kawałek nosa, a tu ręce sześciutko miałam pozakrywane. Pewnego razu ja tutaj siedziałem i czajnik normalnie leciał z kuchni, tak jak i samolot. I potem kubeł z wodą poszedł do góry, woda się wylała, szuflady zaczęły wylatywać z kredensu, lustro spadło, i potem spadł kisiel mi, połowę kiślu zjadłem, nie wiem, talerz spadł i kiślu nie było. Prawie to wszystko widziała Asi babcia. Babcia mi tyle o tych duchach opowiada, a to nie są chyba duchy, no. Jak może duch przyjść i tak psocić? Sprawą zainteresował się także Lech Emfazy Stefański. Stefański urodził się 2 lipca 1926 roku w Warszawie, a zmarł 21 grudnia 2010. Był publicystą, tłumaczem, reżyserem, autorem i współautorem wielu książek z dziedziny parapsychologii i szeroko pojętych zjawisk paranormalnych. W swojej książce pod tytułem Ars Magica, czyli Sztuka Psychotroniki, w ten sposób opisywał niemalże dantejskie sceny, jakie odbywały się przed domem Sokołów. Na miejscu tłumy gapiów, ciekawskich, zabobonnych i podejrzliwych, czasem nawet agresywnych. Osoby niezrównoważone psychicznie, aroganckie spirytystki podające się za wysłanniczki innego świata. Pan porucznik Leszek Franaszek, przedstawiciel sochaczewskiej milicji, był często zmuszany do interweniowania.
Pomagał w utrzymywaniu porządku i odsyłał natarczywych gapiów. Jako że był w domu sokołów częstym gościem, sam był świadkiem paranormalnych manifestacji. Prywatnie opisywano go jako człowieka godnego zaufania. W okolicy cieszył się po prostu dużą sympatią. Starał się pomóc rodzinie sokołów nie tylko z obowiązku służbowego, ale też z czystej ludzkiej życzliwości. W książce Janusza Szostaka pod tytułem Widziadła, świadectwa z zaświatów pan porucznik wspomina: Nigdy nie widziałem czegoś równie przerażającego. Podczas jednej z moich wizyt telewizor spadł ze stołu, pofrunął parę metrów i upadł na podłogę. Innym razem nóż kuchenny wyskoczył z szuflady i wbił się w drzwi. Garnki, talerze, krzesła i inne sprzęty fruwały bez niczyjej pomocy. Nie wierzyłem własnym oczom. Zamknięta kłódka opuściła skobel, przeleciała przez pokój, uderzając mnie w ramię. To znowu lecąca filiżanka zawróciła, gdy do mnie dotarła. Długo, by opowiadać o tym, co tam się działo, a trwało to kilka lat. W tym czasie do mnie chodziły tłumy ciekawskich, którzy koniecznie chcieli zobaczyć ducha. Rodzina przez medialny rozgłos doprawdy znalazła się w niemiłej sytuacji. Pani Hanna w ten sposób opisywała swoje doświadczenia z jednym z natrętów. Wczoraj wlazł tu jakiś taki pijany gość i od razu na pięterko i zaczyna rwać do drzwi. Ja do niego: czego pan tu szuka? A on mnie łapce rękę i szarpie, żebym z nim na komendę szła. Ciągle mam tu takie wizyty. Gdyby nie pan porucznik, to chyba by nas tu roznieśli. Albo stoją i wołają, żebym im te duchy pokazała. W domu niemal nieustannie przebywał kuzyn dziewczynek Władzio. Nawet nocuje tu, żebyśmy się tak nie bały. Zawsze to mężczyzna. Dodaje pani Hanna. Nadmienię tylko, że w czasie, kiedy rozgrywała się dzisiejsza historia, Władzio miał tylko 14 lat. Zastanawiające jest to, że tajemnicze zjawiska początkowo działy się wyłącznie pod nieobecność Hanny. Pracowała wówczas jako rewidentka w zamrażalni warzyw i owoców. Zwykle do pracy chodziła więc na drugą lub trzecią zmianę. Poza domem przebywała zatem wieczorami i nocami. Właśnie wtedy w jej mieszkaniu miało miejsce najwięcej manifestacji. Odwiedzali nas wszelcy możliwi eksperci oraz duchowni. Chyba nikt nie jest w stanie nam pomóc. Mówiła wówczas zrezygnowana. Tajemnicze zjawiska, jakie miały miejsce w Sochaczewie, zainteresowały także księdza biskupa Zbigniewa Józefa Kraszewskiego, który był w tym czasie wikariuszem generalnym archidiecezji warszawskiej. W książce Janusza Szostaka nieżyjący już biskup wspominał tamte wydarzenia. Kiedy w styczniu 1984 byłem w Krynicy, wpadł mi w ręce ekspres wieczorny, zawierający artykuł Straszny dwór w Sochaczewie. Z tekstu zamieszczonego w gazecie wynikało, że w domu w Sochaczewie po śmierci gospodarza dzieją się dziwne rzeczy. Według pani Ireny, siostry nieżyjącego właściciela domu, 2 miesiące po pogrzebie coś zaczęło bębnić po ścianach. Potem kubły pełne wody same się przewracały. Z kredensu wylatywały szuflady, spadały garnki i czajniki, a taboret koziołkował przez kuchnię. Funkcjonariusze milicji przez kilka dni obserwowali nawiedzony dom. Podczas gdy milicjanci czyhali w ciemnościach, w mieszkaniu sprzęty tańczyły jak oszalałe. Hałasy i łomoty zostały częściowo nagrane przez milicję na magnetofon. Sprowadzono księdza. Przybył też radiesteta z Warszawy, ale stwierdził jedynie niewielkie pasmo promieniowania, które nie ma związku z występującymi zjawiskami. Po powrocie do Warszawy sprawdziłem, że fakty opisane w gazecie nie są wytworem fantazji. Opowiedzieli mi o tym księża z Sochaczewa. Postanowienie biskupa, by odwiedzić dom państwa Sokołów, nie zostało zrealizowane aż do 31 lipca 1984 roku. Kraszewski szczegółowo spisał relacje pani Ireny, siostry Hanny. Dzieci kiedyś jadły obiadek. I po obiedzie ja im mówię: no to na deser zrobię wam kisiel. Ja poszłam. Ale tutaj przychodzi taki stryjeczny brat z rodziny. On krzyczy na moją mamę: babcia, zobacz, czajnik się unosi. Więc mama chciała ten czajnik zatrzymać. Była zima, gotująca się woda, czajnik spadł. On za chwilę patrzy i kisielu nie ma. Nawet i ten talerz z kisielem uciekł. Proszę biskupa, ja mam wszystko pobite. Proszę, tu są odbicia, uderzenia, tu nie ma szyby, tu są gumowe. Gumowe też się zbijały i drżały. I myśmy też miały obrażenia ciała. Dorotka, jak ją uderzyło krzesełko, miała przyciętą głowę.
Moja bratowa tak samo. Nic nie pomagało, można było chować i nic. Wszystko się unosiło, wszystko się wylewało. Myśmy nie mogły zjeść. Węgiel się wysypywał, a jak się wysypywał, to tak się sam nabierał na szufelkę z miałem i tak szurał po całym mieszkaniu. Szklanki? Wszystkie spadały. Nie ma ani jednej szklanki, ani talerza. Wszystko pobite. Samo się pobiło. Również telewizor. Tu, o proszę, stał telewizor. Tutaj. Więc nie dość, że upadł, to tak sobie wędrował po podłodze, a tu się zatrzymał. To było kiedyś wieczorem. Krzesło się uniosło i samo uderzyło w ścianę. O, widać tutaj dziurę w ścianie. Wszystko poobijane. Tam znowu odbicie po nożu. Tu też jak krzesełko uderzyło. Wszystko się obijało o szafę. Jakieś pukania w wersalkę. No nie wiem, co to będzie. Teraz z kolei drze mi pościel. Ja niedługo nie będę miała na czym spać. Goście, jeśli trafili się na tyle odważni, bardzo szybko żałowali swojej decyzji. Udokumentowano przypadki, kiedy w drzwiach witały ich latające noże. No więc nic dziwnego, że uciekali w popłochu. Jak twierdzi pani Hania, mieszkanie było non-stop demolowane przez niewidzialną siłę. Ubrania domowników były pocięte jakby żyletką, a z odciętych guzików na podłodze ułożono imię Asia. Zdesperowana i zrozpaczona poszła po zaświadczenie do milicji obywatelskiej, by potwierdzono jej urzędowo i na piśmie, że mieszkanie zostało zdemolowane bez jej winy. Milicja odpowiedziała krótko i na temat. Nie możemy wydać zaświadczenia, ponieważ zjawiska są stwierdzone, ale przestępca nieznany. Wtedy kobieta poszła do naczelnika miasta. Miała nadzieję, że chociaż on jej pomoże. Po rozmowie wysłał jednego z urzędników, by zbadał sprawę. Urzędnik na samym wstępie zaznaczył, że nie wierzy w bajki o siłach paranormalnych. Nonszalancko rozsiadł się w kuchni i czekał na manifestację. Jego ironiczny uśmieszek został natychmiast starty, kiedy to ciężka donica uniosła się i przeleciała kilka centymetrów od jego głowy. Niechętnie sporządził raport, potwierdzając prawdziwość opowieści domowników. Jakoby coś straszyło. Władza ludowa nie podjęła jednak żadnych działań, by te tajemnicze zjawiska wyjaśnić i pomóc udręczonej rodzinie. No bo właściwie co mogliby zrobić? Jedyne co przychodzi mi na myśl to relokacja do innego domu, a najlepiej miasta, aby dręczona rodzina mogła odpocząć nie tyle od ducha, co od ciekawskich. Z drugiej strony nikt nie dałby im gwarancji, że ta energia, czymkolwiek była, za nimi nie podąży. Ciekawość przywiodła do nawiedzonego domu także Lecha Wałęsę, który akurat odwiedzał mieszkającą w pobliżu siostrę. Po tej wizycie rodzina Sokołów miała niemałe problemy z funkcjonariuszami służby bezpieczeństwa, którzy nie chcieli uwierzyć, że przywódca Solidarności siedział u nich w domu kilka godzin, by zobaczyć ducha. A mówi się, że ponoć zobaczył. Jak już wcześniej wspominałam, wielu chciało przekonać się na własne oczy o prawdziwości zjawisk. Księża, parapsychologowie, radiesteci, milicja, Lech Wałęsa. O zwykłych, ciekawskich śmiertelnikach nie wspomnę. Porucznik Leszek Franaszek tak wspomina tamten okres. Każdy chciał się na to załapać. Tam się działy dziwne rzeczy i ludzie chcieli to zobaczyć. Z ulicy wchodzili wprost do domu albo szli do studni po cudowną wodę. Chroniłam ich przed tymi oszołomami. Przyjeżdżało tam mnóstwo ludzi. Wszyscy chcieli zobaczyć ducha. Mówiłem nieraz, jedziecie tu, to weźcie coś dla tych ludzi. Im się wszystko w domu wytłukło. Żadnej szklanki całej nie było. Obiecywano im różne rzeczy, o których ja od początku wiedziałem, że są nierealne. Mamiono ich kłamstwami, tak jak Joasię wyjazdem do Japonii. Lech Emfazy Stefański, parapsycholog badający przypadek nawiedzenia z Sochaczewa, podejrzewał, że za zjawiskami stoją dojrzewający Włodek i pokwitająca Joasia. Wiemy, że nieświadomość, a podświadomość osób medialnych steruje takimi zjawiskami telekinetycznymi, jakie obserwowaliśmy w Sochaczewie. Być może również na podświadomość dzieci działał hamująco autorytet pani Hanny. Strachy stają się naprawdę niegrzeczne, gdy mamy nie ma w domu. W tym miejscu podam sekretną emotikonkę na dzisiaj. Jest nią dziewczynka. Paranormalne manifestacje, bardzo podobne do tych z domu Sokołów, dziś znane są pod zbiorczym terminem poltergeista. Jak zapewne wiecie, poltergeist z niemieckiego to hałaśliwy duch. Poltern to łomotać, trzaskać, a geist to oczywiście duch.
Pod tak dobrze znaną nazwą kryje się zespół zjawisk polegających na generowaniu różnego rodzaju dźwięków. Trzasków, gwizdów, szurania, stukania i tym podobne. Najczęściej niewiadomego pochodzenia, czyli bez możliwości wskazania źródła dźwięku. Oczywiście do tej listy należy dołączyć samoczynne przemieszczanie się przedmiotów, spadanie, podnoszenie się, a nawet pojawianie znikąd, tak zwany aport. Zjawiska te mogą występować oddzielnie lub łącznie. Jak wiemy, w domu państwa Sokołów dochodziło do wszystkich wyżej wymienionych fenomenów. Recurrent Spontaneous Psychokinesis, w wolnym tłumaczeniu powracająca spontaniczna psychokineza, RSPK, to termin odnoszący się do aktywności poltergeista. Wokół danej jednostki dochodzi do anomalnych perturbacji, które wymieniłam przed momentem. Zwykle mają one miejsce w obecności dziewczynek, rzadziej chłopców w okresie dojrzewania. W tym czasie ma dochodzić do zachwiania równowagi energetycznej. To z kolei prowadzi do wyzwolenia sił, które moskiewski fizyk dr Aleksander Dubrow określa mianem biograwitacji. Działaniem sił biograwitacyjnych nie steruje świadomość, a podświadomość jednostki. Dlatego ofiarą jest nierzadko sprawca, gdyż podczas manifestacji sam doświadcza urazów. Włoscy fizycy Piero Brovetto i Vera Maxia wysunęli teorię, jakoby w okresie dojrzewania dochodziło do zmian w mózgu. Wahań w aktywności elektronów, które w niebywale rzadkich przypadkach mogą doprowadzić do powstania anomalnej perturbacji. Podmiotami ich badań byli nastolatkowie pochodzący z niestabilnych środowisk, a ich relacje z rodziną nie były poprawne. Przejawiali skłonności do depresji, napadów złości i niekontrolowanych wybuchów gniewu. To właśnie u takich jednostek zaobserwowano predyspozycje do występowania RSPK. Wiemy zbyt mało o sprawie i samej Joasi, by wyciągać dalekosiężne wnioski odnośnie problemów behawioralnych dziewczynki. Możemy jednak założyć, że strata ojca była dla niej bardzo bolesnym przeżyciem. Warto też zaznaczyć, że manifestacje rozpoczęły się 2 miesiące po jego śmierci. Jako że zjawiska zdawały się podążać za Joasią, wkrótce w okolicy okrzyknięto ją mianem dziwadła. Nie tylko w szkole, ale i poza nią. Psychologiem nie jestem, ale to też na pewno miało negatywny wpływ na jej psychikę. Co więcej, jedna ze szkolnych koleżanek Joasi, koleżanek w cudzysłowie, ukradła rodzicom biżuterię. Sugerowała, że to panna Sokół przyciągnęła ją siłą umysłu. Potem preciosa znaleziono nieopodal komendy milicji w Sochaczewie. Jedna z jej znajomych z dzieciństwa tak opisywała sytuację. Jeśli chodzi o Joasię, to pamiętam, że jej unikałam. Każdy się jej bał. A co się wtedy mówiło? No, jak to dzieciaki, no, była jakaś ogólna panika i strach przed tym, co się wokół niej dzieje. Czasami na lekcjach pękały linijki albo cyrkle, zanim w ogóle ich dotknęła. Niewielu wiedziało o jeszcze jednym niesamowitym darze Joasi. Ona miała zdolność czytania przez zakrytą kartkę. Relacjonuje porucznik Leszek Franaszek. Bawiłem się z nią tak, że pisałem na przykład Konstantynopol, zwijałem kartkę kilka razy, a ona czytała zawsze bezbłędnie jej treść. Pewnego dnia Joasia źle się poczuła. Bez zwłoki wezwano lekarza, jako że jej stan wydawał się być poważny. Kiedy Krystian S. dotarł na miejsce i chciał ją zbadać, zaczęła wyrywać, krzycząc, że go nie lubi. Zeznania Leszka Franaszka. I wtedy stała się rzecz dziwna. Z podłogi podniosło się krzesło, takie na metalowych nogach, wycelowało w lekarza i z impetem ruszyło w powietrzu w jego stronę. Doktor na szczęście w porę się uchylił, bo pewnie by zginął na miejscu. To była taka siła, że to krzesło zrobiło sporą dziurę w ścianie. Po chwili namysłu dodaje. Nigdy nikomu nic poważnego się nie stało, chociaż latały tu naprawdę ciężkie rzeczy. Słowo klucz to poważnego. Zeznań biskupa i siostry pani Hanny wynika, że przemieszczaniu się przedmiotów nieraz towarzyszyły urazy i zadrapania. Jak już wcześniej wspomniałam wielokrotnie, lewitacja w domu Sokołów była na porządku dziennym. Aby przytoczyć konkretny przykład, znów skłaniam się ku wypowiedzi milicjanta, który, jak się okazuje, jest jednym z lepszych źródeł informacji na ten temat. To było już w nocy. Na podwórku byli nastoletni Włodek, czyli kuzyn Joasi, ona i jej siostra Dorotka. Nagle ze stosu drewna zaczęły unosić się szczapy, takie długie na metr i lepiej. Dolatywały do dzieci i biły. Zupełnie tak jak te bajkowe kije samobije. Nie można było nad tym zapanować. W
końcu udało mi się wciągnąć dzieci do domu, a ja zostałem na zewnątrz. Na moich oczach takie dwa kije zablokowały drzwi, układając się w framudze na krzyż. Z trudem je wyrwałem. Doktor Roman Bugaj, chemik, docent doktor habilitowany nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego, ściśle współpracował ze Stefańskim nad sprawą. Tak relacjonował w mediach wydarzenia w Sochaczewie. Przedmioty przelatują w powietrzu tak szybko, że prawie nie zdąża się ich zauważyć. Jedyne ostrzeżenie to świst. Rodzina musi nosić na głowach hełmy ochronne. Duchy grasujące w domu państwa Sokołów uważane są za złe. Sztućce trzymane przez Joannę wyginają się w jej rękach jak spaghetti. Doktor Roman Bugaj i Lech Emfazy Stefański 8-krotnie odwiedzili nawiedzony dom. Niekiedy towarzyszyła im pani magister Maria Błaszczyszyn i Leszek Franaszek. Podczas tych 8 dni przeprowadzali eksperymenty, a także obserwacje zachodzących zjawisk. A oto doświadczenia i obserwacje poczynione przez doktora Bugaja w 1984 roku. 1. Podczas przechodzenia Joasi przez kuchnię uniósł się do góry i podążał za nią but leżący początkowo w rogu pomieszczenia. 2. Stwierdziłem unoszenie się i lot w powietrzu niedotkniętego przez nikogo garnka blaszanego. Samego garnka w locie nie widziałem, gdyż jego lot był zbyt szybki. Leżący garnek uderzył w ścianę kuchni, a następnie spadł na podłogę. 3. Leżąca szufelka metalowa do węgla nagle uniosła się w powietrze, przeleciała kilkadziesiąt centymetrów nad podłogą i upadła z hałasem koło kuchni. 4. Niedotykany przez nikogo talerz porcelanowy średniej wielkości, znajdujący się na stole, nagle uniósł się w powietrze, przeleciał niezwykle szybko pod sufitem kuchni i z trzaskiem rozbił się na przeciwległej ścianie. 5. Moja futrzana czapka, którą położyłem w pokoju na otomanie, również poderwała się nagle do góry. Przeleciała bardzo szybko w powietrzu przez otwarte drzwi do kuchni, gdzie właśnie przebywałem, i uderzyła mnie prosto w twarz. Pomimo, że uderzenie było gwałtowne, nie odczułem bólu z uwagi na rodzaj materiału czapki. 6. Po położeniu czapki na poprzednie miejsce zjawisko się powtórzyło. Tym razem jednak czapka przeleciała nisko nad podłogą, uderzyła mnie w kolano i upadła koło kredensu. 7. Następny fenomen był bardzo dziwny, kryjący w sobie zagrożenie. Gospodyni poczęstowała nas gorącą herbatą i postawiła 3 szklanki na stole w pokoju. Przebywałem wówczas w kuchni, a Joasia siedziała na krześle około metra od stołu. Nagle jedna ze szklanek pozostająca przez cały czas w polu mojego widzenia, bo drzwi z pokoju do kuchni są zawsze otwarte, poderwała się do góry, przeleciała niezwykle szybko koło mojej głowy, wylewając prawie całą gorącą herbatę na moje ubranie. Część zaś na pobliską ścianę, a następnie rozbiła się z trzaskiem o kredens kuchenny. Pragnę podkreślić, że ani jedna kropla herbaty nie oblała mi twarzy, a także to, że na jasnym ubraniu po wyschnięciu herbaty nie pozostała żadna plama. 8. Jakaś nieznana siła ściągnęła siedzącej na krześle Joasi pantofle z nóg i odrzuciła je daleko w przeciwległą część pokoju. 9. Joasia siedząca koło stołu na krześle została niespodziewanie z niego zrzucona i częściowo wciągnięta pod stół. W ostatniej chwili zdołała zatrzymać się, chwytając za jego blat. 10. Po wejściu Joasi do pokoju znajdującego się na pierwszym piętrze, gdzie mieliśmy przez pewien czas przebywać, z podwórza wpadły na nią przez niedomknięte drzwi dwa kamienie. Na podwórzu nie dostrzegliśmy nikogo, kto mógłby je wrzucić. Wyjrzeliśmy też przez okno natychmiast po upadku kamieni. Zastanawiająca była celność, z jaką przedmioty te przedostawały się przez wąską szczelinę. 11. Wykonany przez magistra Stefańskiego papierowy rotorek Tromelina, przeznaczony do doświadczeń i pozostawiony na stoliku koło telewizora, znikł bez śladu i tego wieczoru nie mogliśmy go już nigdzie odnaleźć. 12. Kostka Rubika wykonana z plastiku poszybowała nagle w powietrze, przeleciała zygzakowatym ruchem pod sufitem i uderzyła magistra Stefańskiego w plecy. Uderzenie to nie było zbyt silne. 13. Jeden z moich kluczy od mieszkania trzymany przeze mnie w kieszeni został wygięty pod kątem 90 stopni.
Stwierdziłam to dopiero po przyjeździe z Sochaczewa do Warszawy. Opisane fenomeny z wyjątkiem ostatniego widziały oprócz mnie wszystkie wymienione osoby. Manifestacje telekinetyczne zachodziły w pełnym świetle dziennym albo przy silnym oświetleniu elektrycznym. Jedynie zjawiska wymienione w punktach 8 i 9 wydarzyły się w ciemności. Bugaj zaznacza, że psychokinetyczne manifestacje działy się w pełnym świetle dziennym bądź też w silnym oświetleniu elektrycznym, co w znacznym stopniu utrudniało oszustwo. Przedmioty przelatywały tak szybko, że badacze nie byli w stanie nawet dostrzec trajektorii lotu, a tylko to, jak rozbijały się o ściany lub upadały na podłogę. Przelotowi towarzyszył świst albo szelest o charakterystycznym dźwięku. Zdaniem świadków energia sprawiała wrażenie inteligentnej, ale niebywale złośliwej. Nigdy nie było wiadomo, z której strony uderzy. Bugaj i Stefański twierdzą, że bezradna matka Joasi wielokrotnie prosiła, aby ci odjęli od córki straszne właściwości i przywrócili jej i rodzinie normalne życie. Sąsiedzi niejednokrotnie widzieli, jak zajdącą do szkoły Joasią leciały w powietrzu polana drewna. Metalowe łyżeczki, których używała do mieszania herbaty, rozpadały jej się w rękach. W końcu zmuszona była do używania drewnianych sztućców. Zdaniem Bugaja i Stefańskiego Joasia była typowym medium psychokinetycznym. Zatem próbowali jej pomóc w ujarzmieniu i ukierunkowaniu energii. Wierzyli, że kluczem do opanowania jest wyładowanie jej nadmiaru. A oto fragment z protokołu eksperymentu. Joasia bierze do ręki aluminiową łyżkę stołową. Trzyma ją za trzonek i lekko pociera dużym palcem. Po kilku minutach łyżka wygina się w kierunku jej biustu. Następnie z trzaskiem pęka, przy czym górna część całkowicie odłamuje się i upada na stół. Próba wykonania z widelcem, a następnie łyżeczką od herbaty przebiega w podobny sposób. Lecz teraz następuje jedynie całkowite wygięcie w miejscu przewężenia trzonka. Proces wyginania zachodzący w pełnym świetle dziennym, względnie elektrycznym, był zawsze poddany naszej obserwacji. Duże łyżki aluminiowe zawsze pękały, a łyżeczki i widelce stalowe ulegały wygięciu. Proces wyginania zachodzący w pełnym świetle dziennym, względnie elektrycznym, był zawsze poddany naszej obserwacji. Zauważyłem, że podczas tych eksperymentów Joasia wpada, nie zdając sobie z tego sprawy, w lekki trans. Choć na ogół zachowuje pełną świadomość. Powieki oczu częściowo zamykają się, dziewczynka staje się senna, a spod wpół zamkniętych oczu widoczne są białka. Cały proces trwał średnio 6 minut, niekiedy jednak wygięcie następowało natychmiast. Na oczach świadków górna część widelca lub łyżki odpadała na rękę dziewczynki. Badacze nie stwierdzili wzrostu temperatury metalu. Parapsychologowie twierdzili ponadto, że doświadczenia sfotografowano, a nawet uchwycono na filmie. Te materiały ponoć znajdują się w ich prywatnych kolekcjach, do których oczywiście przeciętny śmiertelnik nie ma dostępu. Inny eksperyment polegał na rozciągnięciu miedzianego drucika. Joasia otrzymała 4 druciki, wszystkie o długości 100 mm. Obserwowano bacznie jej ruchy przy pełnym oświetleniu elektrycznym przez około 10 minut. Po tym czasie oddała druciki badaczom. Jak się okazało, pierwszy miał teraz 129 mm, drugi 128, trzeci 127. Zaś czwarty został przerwany i jak gdyby zwęglony na końcach. Przypominam, że wyjściowa długość wszystkich 4 miała 100 mm. Ostatnie doświadczenie, które powtarzano wielokrotnie, polegało na tym, że badacze kładli pudełko zapałek na krawędzi stołu. Kiedy Joasia zbliżała do niego rękę na odległość 20-30 cm, pudełko spadało na podłogę. Paranormalne zjawiska chciał wyjaśnić również biskup Zbigniew Józef Kraszewski. Jego zeznania są o tyle ciekawe, że patrzą na cały fenomen z perspektywy osoby duchownej. Na prośbę biskupa od 1 września odprawiano w pobliskim kościele msze za duszę zmarłego Józefa Sokoła. Były to tak zwane msze gregoriańskie, które miały trwać przez cały miesiąc. Druga wizyta biskupa w domu przy ulicy Dalekiej miała miejsce 20 lutego 1986 roku. Mróz, śnieżyca zawieja, śliska jezdnia uczyniły wiele dróg w tym dniu nieprzejezdnymi. Z wielkim trudem dotarliśmy do Sochaczewa. Najpierw odwiedziliśmy księdza proboszcza Franciszka Łupińskiego przy kościele św. Wawrzyńca w Sochaczewie.
Potem pojechaliśmy do księdza proboszcza Józefa Kwiatkowskiego przy kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Boryszewie. Po obiedzie udaliśmy się na ulicę Daleką. Dom i mieszkanie nie było tak zdemolowane jak poprzednio, a wnętrze zostało odnowione. W całym domu porządek. Poza mną byli obecni ksiądz proboszcz Józef Kwiatkowski, ksiądz prałat Antoni Wiśniewski, siostra Teresa i siostra Janina z Kurii Metropolitarnej Warszawskiej, mój kierowca i domownicy. Na początku poświęciłem mieszkanie i pomodliliśmy się. Rozmowę w formie wywiadu nagrałem na magnetofon. Notabene magnetofon sam się włączył, a potem popsuł. Z relacji Hanny Sokół i jej dzieci wynikało, że w dniu 14 czerwca 1984 roku zjawiska uległy przerwaniu, a po pewnym czasie niektóre sporadycznie się pojawiały. Były rzadsze niż dawniej i miały inny przebieg. Tak na przykład telewizor nie ulega zniszczeniu, a przeciwnie, potrafi się sam włączyć, kiedy w całym Sochaczewie nie ma prądu. Również radio działa bez zasilania. Asia Sokół wyznała duchownym, że ten niewidzialny ktoś dawniej tylko pukał. Teraz zaczął mówić ludzkim głosem i śpiewa. Próbkę tego śpiewu nagrano na taśmę magnetofonową. Przerażający ton sprawia wrażenie, jakby pieśń wykonywało więcej osób, a nie jedna. Niestety później te pieśni same się anulowały na taśmie. Nowym było również zjawisko pokazywania się małej, jakby dziecięcej rączki, która wychylała się zza wersalki i czyniła gest powitania. Mała Dorotka kilka razy przywitała się, uścisnąwszy ową rączkę. Niestety, za ostatnim razem uległa oparzeniu. Rączka zjawy była gorąca. Relacjonował Kraszewski. Twierdził, jakoby palące ręce przywodziły mu na myśl Muzeum Dusz Czyśćcowych, znajdujące się w kościele w Rzymie. Świątynia spłonęła wkrótce po jej wybudowaniu. Tamtejszy ksiądz zaświadczył, że na jednej z osmalonych ścian zobaczył ludzką twarz o smutnym wyrazie. Duchowny doszedł do wniosku, że dusze czyśćcowe chcą wejść w kontakt z żyjącymi i poprosić ich o modlitwę. Założył więc muzeum. W jego skład między innymi wchodzi modlitewnik, a na jednej z jego stron ponoć odbita jest ręka zmarłego, poszewka na poduszkę ze śladami ognia należąca do zakonnicy, która prosiła swoją siostrę o modlitwę, a także kawałek blatu od stołu z wypaloną ręką duszy czyśćcowej. Co do głosów, które zaczęły rozbrzmiewać w domu Sokołów, to wiemy, jakim mianem określała się owa energia. Raz zwał się Kosmitą, innym razem Asią, by potem znów zmienić zdanie i twierdzić, że jest zmarłym mężem Hanny, Józefem. Biskup Zbigniew Józef Kraszewski odniósł się także do tej kwestii. Jest rzeczą wysoce nieprawdopodobną, aby tak przemawiała dusza zmarłego Józefa. Należy przypuszczać, że do działania zmarłego Józefa Sokoła dołączyły się duchy, które lubią czynić źle. Najprawdopodobniej w stosunku do mieszkańców domu przy ulicy Dalekiej w Sochaczewie wystąpiło tak zwane zjawisko obsesji. Zjawisko to różni się od opętania tym, że nie dotyczy samego człowieka w jego władzach fizycznych i duchowych, ale rzeczy i przedmiotów, na przykład domu. Z punktu widzenia naukowego jest doświadczalnym dowodem na istnienie duchów. W czasach dzisiejszego materializmu jest dobrą lekcją podglądową dla niedowiarków. Paranormalne zjawiska w domu Sokołów trwały przez 7 lat. Można śmiało powiedzieć, że Joasia miała trudne dzieciństwo. To wokół niej skupiała się paranormalna siła. Jak zapewne pamiętacie, wyśmiewano ją w szkole i poza domem. Wytykano palcami, ale też bano się jej i unikano. Sprawa poltergeista postawiła na jej ścieżce ludzi jej przychylnych i chcących pomóc, ale też takich, którzy czuli w całej sprawie interes i korzyść dla siebie. Jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć, jakich doświadczyła w tamtym okresie, było zapewne jej porwanie. Mieszkańcy Wejherowa przeczytali w gazecie o nadnaturalnych zdolnościach dziewczynki i postanowili ją porwać do własnych celów, natury paranormalnej. Już wyjaśniam, o co chodzi. Kiedy zmarł gospodarz, jego syn, jako że służył w wojsku i nie dostał przepustki, nie mógł pojawić się na pogrzebie ojca. Chłopak zdawał się nie przejmować tym, że nie będzie w stanie pożegnać zmarłego i godnie odprawić go na tamten świat, ale tym, że ojciec został pochowany w jego garniturze. Garniturze, w którym schował kilkanaście tysięcy dolarów. Chyba nie muszę dodawać, że o pieniądzach wiedział tylko syn. Kiedy dostał przepustkę i wrócił do domu, opowiedział o całej sprawie matce.
Rodzina nie mogła pogodzić się z faktem, że utraciła pieniądze na zawsze. Postanowili więc wykonać nielegalną ekshumację. Obawiali się jednak nie tyle kary boskiej, co gniewu zmarłego za zbezczeszczenie grobu i przerwanie jego wieczystego spoczynku. Ubzdurali sobie, że porwą dziewczynkę, zabiorą na cmentarz i podczas gdy oni będą wykopywać trumnę, ona będzie walczyć z rozgoryczoną i wściekłą duszą zmarłego. Porwali ją w drodze do szkoły. Kiedy dotarli na cmentarz, Joasia na całe szczęście zdołała się wyrwać i uciekła. O całym zajściu powiadomiła przechodniów, a oni zabrali ją na milicję. No, moi kochani, takie rzeczy tylko w Polsce. Dziś pani Joanna jest prawnikiem i niechętnie wraca do wydarzeń sprzed lat. Jak mówi, w ogóle nie rozmawia na ten temat z mediami. To kontrowersyjny temat. Nie zależy mi, aby kogoś przekonywać, jak było i co się zdarzyło. Każdy niech widzi to na swój sposób. Dla mnie w tamtym czasie były to traumatyczne przeżycia. Ta sprawa dała mi jednak bardzo wiele. Po tym wszystkim jestem niezwykle silną psychicznie osobą. Mam inne spojrzenie na świat. Tamte wydarzenia pokazały mi coś, czego inni nie widzieli, o czym nie mają pojęcia. Jestem pewna, że pomogło mi to w życiu. Dzięki temu, że poznałam wielu niezwykłych ludzi. Ale teraz odseparowałam się od tej sprawy i nie chcę do niej wracać. I na tym, moi kochani, kończymy. Koniecznie dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Spotkajmy się w sekcji komentarzy i wymieńmy przemyśleniami. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to uprzejmie cię do tego zachęcam. Będę wdzięczna za zostawienie łapki w górę, jeśli spodobał ci się dzisiejszy materiał. A tymczasem do usłyszenia w następnym filmie.